No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym projekcie z serii Zagrajmy Wy i tak dobrze widzicie, jest to Call of Duty. Projekt z dedykacją dla Benjamina, jednego z członków naszej Fatahy, więc bardzo ci serdecznie dziękuję za wszystko, co robisz i mam nadzieję, że ten materiał sprawi ci przyjemność przy odbiorze, tak samo jak i reszcie z was. I zanim zlinczujecie mnie za brak Total War'a, chciałbym jedną rzecz nadmienić. Będzie teraz kilkanaście dni przerwy od obecnych serii, po to, że chciałem sobie zrobić mózgową odskocznię od obecnie nagrywanych projektów. To nie jest tak, że ich zawieszam na jakoś tam długi okres czasu i ich nie będzie. Nie, po prostu kilka dni pociągniemy sobie serią Call of Duty, by zupełnie zresetować mój mózg i wrócić ze świeżą siłą do nagrywania poprzednich projektów. Dlatego teraz będzie tylko Call of Duty przez kilkanaście dni. Myślę, że to nie jest długa gra, zwłaszcza, że odcinki też nie będą jakoś specjalnie krótkie. Myślę, że będą około godzinne. Więc zrobimy sobie tą serię, a później wracamy już do zarówno Wiedźmina, Total War'a, jak i oczywiście do Neverwinter Nights'a. Zatem mam nadzieję, że będziecie tutaj troszeczkę wyrozumiali w stosunku do mnie i będę to zaznaczać oczywiście na początku większości odcinków, ale mam też nadzieję, że no nie będziecie z tego powodu jakoś specjalnie źli. Musicie mnie zrozumieć, że bardzo długo już lecą projekty takie jak chociażby Neverwinter Nights i Total War'y. Dlatego uważam, że krótkie takie odskocznie będą czymś dobrym, będą czymś świeżym. Okej, kiedyś w ogóle już nagrywałem pierwsze Call of Duty, powiem wam, ale nigdy nie upubliczniłem nagrania. Nagrywałem bodajże na poziomie weteran. Chciałem właśnie uzyskać tym samym jakieś dojście do tego najmocniejszego, jakby najtrudniejszego poziomu, który możemy tutaj wybrać i przejść ją na owym... No, na nowym etapie i to powiem szczerze, że to się zakończyło sromotną porażką. Utknąłem na misji związanej z chyba tym pancernikiem niemieckim, gdzie razem z kapitanem Pierce'em czy Price'em dostajemy się tam incognito, a następnie trzeba oczywiście z niego uciec i tam się trochę zaciąłem. Przeszedłem nawet tą misję z lotniskiem i strzelaniem samolotami do samolotów, która i angielską obroną mostu, która też jest hardkorowa, choć nie spodziewałem się nawet, co by było jeszcze na kampanii rosyjskiej czy radzieckiej. Więc odpuściłem to sobie, bo stwierdziłem, że nie będę się aż tak męczyć. Zagramy na najzwyklejszym świecie, słuchajcie, regularu. Będę chciał to sobie przejść, odświeżyć, przypomnieć sobie, jak zajebistą grą były pierwsze Call of Duty. Niewykluczone, że później nagramy sobie kolejne. Ale dawno nie było żadnego FPS-a, z tego się też cieszę. I bierzemy akurat starość. Starość, która jest taką spuścizną troszeczkę lusu osób, które towarzyszyły powstawaniu marki Medal of Honor, a później stworzyły własną konkurencyjną działającą do dzisiaj. Moje przygody z Call of Duty zakończyły się tak naprawdę na Modern Warfare 3 i chyba tą, która siedziała w Wietnamie. Jak ona się nazywała? Black Ops, bodajże. I pierwszym Black Opsie, właśnie. Dalej już nie grałem, nie kupowałem już żadnych z gier z serii Call of Duty, więc raczej jestem tym graczem, który przykładał wagę do tego, żeby zagrać w jedynkę, dwójkę. Dwójkę też na przykład nigdy nie grałem. W trójkę grałem troszeczkę na konsoli, czwórki i czwórkę oczywiście grałem. No i późniejszy ten medal gry z serii Modern Warfare. Nie grałem też World at War. Tego nie grałem. Więc cieszę się, że możemy wrócić i zobaczymy, jak to będzie nam wychodzić. Zaczynamy chyba oczywiście w obozie szkoleniowym, jak to klasycznie bywa. Private Martin, you're on the obstacle course and doing weapons training today. Wiecie co? Może ja to wytnę, bo nie wiem, czy byście chcieli to oglądać i wrócę do was, jak będę już po. No i jesteśmy, dobra. Po treningu oszczędziłem wam oglądania kilku minut. Znaczy dość nudnego przechodzenia. Baker Company, listen up. This is the big one. Operation Overlord. The air and seaborne invasion of Normandy. On H hour D-Day. Seaborne infantry will attack 5 beaches, codenamed Utah, Omaha, Gold, Juno, and Sword, here on the coast of Normandy. Utah and Omaha beaches will be attacked by 3 of our infantry divisions. At the same time, 2 British and 1 Canadian division will hit Gold, Juno, and Sword beaches.
The airborne will be landing 6 hours before H hour, before the air and naval bombardments. The British 6th Airborne Division will be landing here. At the same time, the 101st and the 82nd Airborne will be landing in these areas. The Dues River Estuary here divides Utah and Omaha Beach. The mission of the 101st is to capture the Dues River crossings linking Utah and Omaha Beach and to protect the flanks of Utah Beach. This road here is the main highway that connects the entire Cotentin Peninsula. The Germans have troop concentrations in this region. When those troops are mobilized into a counterattack on the beaches, they'll have to move along this road. The 101st is going to make sure that doesn't happen. Baker Company, that's us, has been assigned this causeway here. The Pathfinders, like Private Martin, will be dropped ahead of the main force and will plant beacons on the ground to mark the landing zones. However, there is no telling what will happen once we're on the ground. So I want all of you to learn the objectives of every unit in both the 101st and 82nd. I also want you to study these maps and photographs until you've memorized them. We will be landing behind the Atlantic Wall, between several German garrisons. We can't expect to be relieved until at least several hours after H hour. This is what we've been training for. Good luck. Zdziwiony byłem zawsze, grając w tę grę, że tutaj nie przedstawiono właśnie lądowanie na plaży Omaha, które jest tak do bólu eksploatowanym wręcz motywem związanym z II wojną światową, przynajmniej w grach komputerowych. W drugiej części wiem, że się to pojawia. Pojawiło się to w Medal of Honor Allied Assault, a także w wielu, wielu, wielu jeszcze innych shooterach. Natomiast tutaj mamy jakby operację związaną ze zrzutem spadochronowym, która ma oddzielić możliwość przeprowadzenia kontrnatarcia niemieckiego, więc bardzo, bardzo fajne. Cieszę się, że mamy to coś takiego. Zaczynamy, moi drodzy. We Francji. Do dzisiaj można powiedzieć, że Call of Duty jest grą, która niewiele się zestarzała pod kątem fanu płynącego z rozgrywki. A tu Niemiec leje! Przepraszam. Przedstawiciel raczej wojsk opozycyjnych. Czy ja chcę od razu sobie zamienić M1 na Kara 98? Hell yeah, tak. Kar jest moim zdaniem fajniejszym karabinem, lepszym, choć nie jest, wymaga przeładowania po każdym strzale, ale jest zdecydowanie celniejszy przynajmniej. M1A1 też jest fajnym karabinkiem, ale wolałbym, no w pierwszej kolejności, M1 Garand tu jest jeszcze, czy ja chcę M1, M1 też jest całkiem fajny. Garand, tutaj jest taki magazynek chyba pięciopociskowy, który się wkłada. Nie, ja sobie wezmę niemieckiego. I weźmiemy oczywiście to coś, co miałem wziąć. Przy okazji, granaciki. Pięknie. Dobrze się zaczęło. Jeden szybki wybuch i wszystko pozamiatał. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Graliście w Warcaby. Albo wy... w szachy grali. No i tam mamy rozstawić radiostację. Bierzemy się oczywiście za to. I od razu będziemy zasuwać jakieś inne miejsce, żeby nie wpaść pod tą niszczę. Choć nie, możemy nawet tutaj zatrzymać pokocha, że mam jak to będzie fajnie i epicko zrobione. Bo są na pewno osoby, które jeszcze nie grały w Call of Duty. No da, jedynka mogła wam uciec. Spokojnie, już wiecie, nie jest ten wiek, w którym nieznanie Call of Duty towarzyszyło się z byciem totalnym outsiderem bagrowym w jakimkolwiek środowisku. To jest pierwsza gra, która w tak epicki sposób zaczęła przedstawiać konflikt zbrojny, jakim była II wojna światowa. No i teraz się zaczynają oczywiście kanonady, strzały i zagłuszanie przez wszystko, co się tylko da. Zejdźmy z tego dźwięku jeszcze dość mocno. Tak to game, świetnie. Starajmy się... Jezu, czemu tak trzęsie? Co mi się też podoba, co w starych na przykład, znaczy w nowych Call of Duty jest i co mi się nie podoba właśnie w nich, a jest w starych, to fakt, że przeciwnicy nie są nieskończeni. W sensie gdzieś tam oni się w końcu skończą i już nie będą wybiegać. Natomiast w nowych Call of Duty po prostu wszystko jest zmontowane w ten sposób, że to ma być jak najbardziej nie tyle, że epickie, co po prostu ma być nieustająca akcja, ma być strzały, wybuchy, siekanie.
I przy okazji jeszcze też psy mają szczekać dupami na każdym po prostu zawołanie reżysera, gracza i tak dalej. Dlatego też mnie to osobiście czasem denerwuje. Bo ja bym chętnie sobie na przykład zagrał... Ale was ścięło. Ja bym sobie na przykład osobiście osobiście zagrał czasem w coś takiego, wiecie, wolniejszego, delikatniejszego. Nie tak, że mam ciągle jakby... Towarzyszy mi świadomość, że wszyscy przeciwnicy, którzy się po prostu odradzają, będą odradzani w nieskończoność. No bo to jest już coś, co mi się tak... No nie, niekoniecznie. Fajne jest też to, że w pierwszej części mamy jeszcze w ogóle apteczki, z których musimy korzystać. I nie jest to już później wprowadzane jakby na co dzień taki zabieg. Więc jest to no, miłe na pewno. Grając na wyższym poziomie trudności w tą grę, no to trzeba się przygotować na to, że ona jest naprawdę, słuchajcie, ciężka. Jest to jedna z zdecydowanie trudniejszych... Ktoś tu strzela jeszcze. Jedna z trudniejszych chyba shooterów, jakie zostały stworzone. Zwłaszcza na podstawowym. Nawet ktoś jeszcze jakieś okno odpali, czy nie? O, chyba dobrze myślałem. Tak, skądś wybieg jeszcze. Trzeba się po prostu nauczyć, gdzie przeciwnicy się znajdują, w którego miejsca wystawiają łebki, czy z którego miejsca wybiegają, bo są skrypty oczywiście. Wszystko jest tutaj w miarę tak opisane w ramach tylko scenariusza, który sobie wymyślili scenarzyści. No i jeżeli gracie na najwyższym tym weteranie, to potrafi was, dwie kulki w zasadzie potrafią was posłać do piachu i nie ma apteczek. Więc bardzo trzeba uważać. Przeciwnik jest też zabójczy. No i oczywiście w ogóle to nie zmniejsza ilości przeciwnika. Nie zwiększa go także. Ale powoduje, że naprawdę czasem się ciężko przechodzi niektóre misje tak na poważnie. Dobra, przejdźmy sobie naszego kara. To są już takie motywy, które mi się na przykład straszliwie podobają, to czołganie się po strzał tych karabinów, to jest niesamowite, słuchajcie. Pamiętam, że w ogóle ta scena była prezentowana na trailerach, właśnie szturmu chociażby na tą wioskę. To się udało. Bardzo dobrze zrobione jest również to, że przeciwnik... czy raczej nasi kompani nie są tylko statystami. Oni także potrafią likwidować tutaj przeciwnika i zadawać im obrażenia. To jest na przykład bardzo, bardzo, bardzo fajne. Dobra, podbiegniemy sobie pod te murki. Pięknie. Nie czujemy się po prostu jak jakby osoba, która znajduje się jedynie jako jednoosobowa armia. Nie ma czegoś takiego, nie ma tutaj takiego doświadczenia. To jest dopiero, myślę, że w późniejszych właśnie kodach. Gdzie stajemy się tak naprawdę terminatorem nad terminatorami. Likwidującego Niemców, czy raczej, przepraszam bardzo, bym powiedział nazistów. Ty rybie przyspieszonym. Niczym skuteczna broń antymolowa w szafie pełnej moli. Ale jeszcze pozbędźmy się tego dziada tutaj, bo już mnie poharatał. Co robiło też duże wrażenie? Reakcja na pociski. To na pewno robiło duże wrażenie. Czyli jak przeciwnicy reagują, jak się poruszają, jaka płynność była tej rozgrywki przede wszystkim. No to było niesamowite. Ja tu się przyda kilkanaście granatów. Przeciwnicy są też celni. To trzeba im zaznaczyć. Spróbujmy się dostać w miarę. Osłaniajcie mnie! A prostszy poziom trudności pozwala po prostu grać bardziej agresywnie. Co mnie osobiście pasuje. Da się tutaj przestrzeliwać na przykład różnego rodzaju obiekty. Czy mniejsze, większe... ścianki z drewna, kule przelatywały po prostu przez te fragmenty, co też było bardzo fajne. W dawniejszych grach shooterowych no nie było czegoś takiego. Więc to było coś, co potrafiło zrobić wrażenie. Ja sobie tutaj może szybciej przebiegnę na bok, żeby ich tak trochę okrążyć.
No i mamy naszego niezawodnego, a raczej zawodnego, bo z punktu jakościowego to broń taka jak Thompson nie była zbyt popularna. Znaczy, może była bardzo popularna, ale miała tendencję chociażby do zacinania się. To nie jest coś, co na przykład było wybitnie lubiane. Na pewno nie mogła dorównać chociażby takim broniom jak MP40 niemieckie. To, co jeszcze robiło takie wielkie wrażenie, to ten pióropusz ogniowy dobywający się z lufy. Pamiętam, jak pierwszy raz w to grałem. Matko boska, słuchajcie, miałem demko Call of Duty i wyobraźcie sobie, że ja w to demko przechodziłem po prostu niezliczoną ilość razy na najróżniejszych poziomach trudności, tylko właśnie po to, żeby móc czuć ten feeling tego strzelania, który został tutaj zaprezentowany, i to było po prostu coś nieprawdopodobnego. No. Wcześniej też się bawiłem bardzo dobrze, chociażby w takich grach jak te... Medal of Honor Allied Assault, ale no, to nie robiło aż tak dużego wrażenia jak chociażby no tutaj zaprezentowany. Tam nie było takiej szaty graficznej, nie było takiego... w takiej filmowości niesamowitej. Dobra, podłóżmy to. Ja to pierwsze miejsce jeszcze znam, więc jestem w stanie przez nie przejść dość płynnie. Ale późniejsze to już się będą robić schody. Nie są takie... nie są już tak bardzo proste, można to nawet nazwać. Chyba zmienimy sobie, słuchajcie. Mamy tutaj... mamy tutaj snajperkę. Dobra, przydasz się. Choć ja bym się nie obraził właśnie za MP40. Bardzo dobry karabin. Więcej troszeczkę naboi zbierzemy. Choć brzydki jak noc. Ja nie wiem bardzo skąd strzelają. No, idziemy. Naprzód trujemy. Choć jak chcecie naprawdę taki symulator troszeczkę prawie żołnierza, to ja polecam odpalić to, słuchajcie, na najwyższym poziomie trudności. No to wtedy ze zwykłego Call of Duty robi wam się gra, która... no nie da sobie w kaszę dmuchać, jak popełnicie błąd. Serio. Śmieszne jest tylko to, że oni doskonale jakby wiedzą, skąd my strzeliliśmy. Panie, trzy pociski na klatę żeś wziął. Chyba trafiłem. Dobra, mam wrażenie, że tym granatem też trafiłem. Jestem mega z tego powodu zaskoczony, ale dobrze. Odwróćmy troszeczkę sytuację i musimy wysadzić chyba ostatni z tych działek przeciwlotniczych. Troszeczkę apteczki by się przydały? Świetnie. Bardzo przyjemnie się w to gra, naprawdę. Po tylu latach nawet. Po tym można poznać właśnie dobry shooter, że... strzelanie daje radość. Ten sam tryb jakby takiej nostalgii, jeżeli moglibym to nazwać, mam przy Medal of Honor Allied Assault. Czyli kolejny stary tytuł, który próbowaliśmy ogrywać nawet, moi drodzy, w formie streama, ale niestety nam się nie dało doprowadzić jej za bardzo do ładu i składu. Ciężko było, bo Streamlabs po prostu ma problemy z nagrywaniem tej gry. Chyba, że innymi programami by się go dało zrobić, ale pamiętam, że Medal of Honor to już jest taka zabawa troszeczkę w jednoosobową armię. Nie ma tego nacisku jakby na drużynowość. To, co później miało być jako główny taki największy atut konkurencyjnej jeszcze marki do Call of Duty, która zaczęła wychodzić i w zasadzie sukcesem okazała się takim prawdziwym dopiero trzecia jej odsłona, czyli Brother in Arms. Brother in Arms dzieliło się na jakby trzy gry. Pierwsza, później Road to Hill, czyli Droga do Wzgórza numer 30, Road to Hill 30 i oczywiście mam telefon, przepraszam was najmocniej.
No i tak, tłumaczyłem odnośnie Brotherly Arms, no i była ta druga część właśnie Road to Hill chyba 30 albo 40, pamiętam, jak się dokładnie ten podtytuł tam klasyfikował, ale była też trzecia część, którą mamy nagraną na przykład na kanale i to był Brotherly in Arms Hell Highway, czyli piekielna autostrada. I to było już bardzo, bardzo, bardzo fajne. Dobra, myślę, że będziemy uciekać, słuchajcie, do kościołu, albo nie, no właśnie, to są skrypty już, pierwszy zgon. Nie możemy tak naprawdę pozwalać sobie tutaj na samowolkę, raczej musimy wykonywać rozkazy, jakie no, gra przede wszystkim nam daje. I co my tu mamy? Na Garanta możemy, na Thompsona raczej nie. Dobra, teraz możemy sobie spokojnie wyjść i spróbować, bo mamy kontrofensywę niemiecką. Pięknie. Na weteranie już bym nie żył, tyle mogę wam powiedzieć, tyle mogę wam po prostu obiecać. Co jedynie można się przyczepić, to faktycznie jest jakieś nieprawdopodobne... Czy to tygrys? Nie zawsze się na tygrysa, przepraszam bardzo. Znaczy pantera może. Okej, pójdziemy po Panzerfausty. Bo oczywiście amerykańskie bazuki to tutaj nie uświadczymy. Wow. Co mi się stało? Zginąłem tak szybko, że po prostu aż się zdziwiłem. Wiecie. Nawet w takim razie na tym poziomie trudności nie będziemy mogli aż tak sobie, słuchajcie, folgować. Mam radę, mam radę. Bo z tego, że są ich legiony. Pamiętam, że powtarzałem, słuchajcie, tą misję chyba z 12 razy na weteranie. Już tutaj ucząc się po prostu, gdzie są tacy przeciwnicy. Największą trudność oczywiście sprawiała ta sekwencja, której będziemy musieli później wrócić jeden bolejże do tego miejsca. Pamiętam dokładnie, na czym ona polegała, ale biegliśmy coś rozwalić, a później trzeba było wracać. Jak wracaliśmy, to po prostu była nowa fala Niemców. O, siema. Nie wiem, coś ty tam robił, ale podziwiam zapał i upór. Pozbierajmy sobie teraz amunicję. Zbieranie amunicji też jest dość śmieszne. Że błyskawicznie się przebiegamy po karabinie i co z tego? Nie wiem, czy graliście na przykład, ale perfekcyjnie wręcz gra się w trzecią część Call of Duty, którą ja osobiście uważam na przykład za jedną z najlepszych części. Robiła ją firma Treyarch, nie Activision. Jest moim zdaniem jedną chyba z najbardziej niedocenionych części. Taka, nie wiem, sprawia wrażenie najbardziej realistycznej. Brudnej, takiej wiecie, mrocznej. Chyba się wycofują. Jak mi się wydaje. To też jest na przykład fajnie pokazane, że tak wycofywanie się tak naprawdę armii. Okej. Okay. Weźmy sobie amunicję. Nie pamiętam, czy to nie jest przypadkiem ten motyw, w którym już będziemy musieli właśnie wracać. Śmieszne tylko są te animacje niektóre. Tych żołnierzy tutaj. Tak, to jest już, słuchajcie, ten jeden z tych motywów. Tam wrzućmy granat, żeby było prościej. Niemcy tutaj zawsze potrafili chociażby odrzucić te granaty. I później jak będziemy tędy wracać jeszcze, bo będzie trzeba wrócić. No to zaczną się jazdy. Teraz sobie wyobraź takiego 10-latka i mamo, 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 patrzcie, mam do ludzi! Nie dziwnego, że później był cały hejt na tą grę, który się wylewał. Za agresywnie gram, nawet jak na tym poziom. Który się po prostu hejt wylewał na twórców, że co to jest za taki realizm? Przedstawianie śmierci, zniszczenia, wojny, wszystkiego.
A był, były takie numery. A tam jeszcze chyba z dwóch powinno wybiec? Nie. Oczywiście, że tak. Dziady jedne się skitrały. Właśnie przez taki motyw się ginie w tej grze. Ewentualnie też bieganie na pałę chyba w tej grze nie jest zbytnio opłacalne. Znaczy właśnie można zginąć w ten sposób, że jakby gra zawyży sztucznie, słuchajcie, obrażenia, które będą wam zadawane. No i teraz będziemy mieli chyba drugą właśnie tą, ten numer z zajebisty motyw z czołgiem. Trzeba ich... I to jest ten motyw, słuchajcie, ten moment, w którym ginąłem wiele razy na tym wyższym poziomie trudności. No bo niestety, ale tutaj ci Niemcy, którzy wychodzą, ten czołg, który nas jeszcze atakuje, ta konieczność ucieczki chociażby przed nimi... Jezus Maria. Człowieku, ja strzelałem do ciebie. I czy chyba mój mnie w ogóle potrzaskał, jak mi się wydaje. Jeszcze raz, niestety. Nawet się cieszę, że nie wybrałem, słuchajcie, tego trzeciego poziomu trudności, bo już z nim byłby problem. Tutaj też nie ma takiego całkowitego jakby wrażenia, że komputer oszukuje. Owszem, potrafi być celny, ale nie bardziej chociażby niż gracz. Więc też jest... Ja pierdzielę, naprawdę. Woo, to jest czołg. Fajnie. Zostałem ogłuszony. Teraz byłoby zajebiście nie wpaść w cokolwiek. Serio, wyobraźcie sobie ten tryb. Na najwyższym poziomie trudności. No byłoby to hardkorowe. I kolejny szturm. Co mamy teraz zrobić? Locate enemy mortar position. A, dobra, to ja wiem już gdzie. Tutaj bierzemy sobie karabin znowu. No i myślę, że nie wiem, ile tak naprawdę może nam... A, to jest świetna scena. Otworzą włas i wrzucą granat do środka. Tym właśnie... To była siła... Call of Duty w stosunku do Medal of Honor. Właśnie takie scenki sytuacyjne bardziej. Dobra. Znajdźmy tą obsługę moździerza, którą trzeba się teraz pozbyć. Z tego co kojarzę, bo to jest w ogóle ta mapa, którą przechodziliśmy, wiecie, to jest taki troszeczkę backtracking, ale fajnie, że za dnia, więc mapa jest jakby troszeczkę inna, odmienna. No i tutaj mamy... Grena nawet podpowiada, hej, weź mnie, prawda? Jesteś jakoś. Snajper tam będzie. O, właśnie, do widzenia. I aż 3 CKM-y. To jest wręcz astronomiczna ilość. Najgorsze jest to, że właśnie celownik tak skacze przy... Weź tam się skup na czymś innym, albo na kimś innym będę wdzięczny. Pięknie. Tam jest jeszcze chyba jeden. Dobra, wydaje mi się, że drugi moździerz jest za tą chatką. No i świetnie, załatwieni. A teraz będziemy mieli chyba fajny motyw z jeszcze samochodem i to może po tej misji zakończymy sobie pierwszy odcinek. Idealnie. Trochę mam mało amunicji, ale spoko.
hand this directly to Major Shepard. Tell him Baker Company has secured the town, but won't be able to hold it long if we don't get relief soon. Got that, Sergeant? Oh, yes, sir, you bet. We ride through enemy lines. Aż trudno wierzyć, że chociażby, słuchajcie, grając w takie Company of Heroes, czyli strategię, zwłaszcza w dwójkę, ta strategia miała już lepszą grafikę niż Call of Duty. Zobaczcie, jak to w ogóle poszło do przodu wszystko. Unless you sprout wings and want to fly, it's only 6 miles, Private. Just shut up and do your job. Tak, oczywiście następny poziom, prosimy. O, i dali mi więcej amunicji, jak to miło. Lubię tę misję, jest fajna. Ale to, co w zasadzie w Call of Duty nigdy mi się nie podobało, to absurdalne wręcz akcje, jakie się tutaj odwala. A, mogę wychylać się za okno. Super. Są wręcz absurdalne akcje, jakie się tutaj odstawiają. Jak to? Co teraz? Taranujemy! Bardzo opłacalną taktyką w tej grze było zawsze strzelanie jakby pojedynczymi kulami, bo wtedy celownik błyskawicznie wraca do położenia skutecznej celności. Troszeczkę się może... Pięknie! Normalnie czuję się jak w filmie. I taki był właśnie zamiar. Zamysł twórców, wiecie? Żeby gracz czuł się jak w filmie. To miało być doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, mające zmusić konkurencję tak naprawdę do podkulenia ogona. Po części się to udało zrobić. Bo nie można zaprzeczyć tutaj epickości. Ja mam też wrażenie, że w tej misji to generalnie gra troszeczkę jakby pomaga graczowi celować. Ale to też nie było, słuchajcie, proste do przejścia na weteranie. Prawdopodobnie miałem chyba około 5 do 6 prób i wiele z tych elementów związanych chociażby z takimi celowniczkami, z tymi motywami celowniczkowymi, to wymagają niezwykle dużo szczęścia. Po prostu jak zostaliście trafieni, no to trudno, to jeszcze raz, prawda? Może następnym razem nie zostaniecie trafieni. Tego nikt niestety nie był w stanie przewidzieć i się dowiedzieć. Mi to zajęło chyba około 5 prób. Najgorszą misją, absolutnie najgorszą z tych, które miałem okazję grać na weteranie, moi drodzy, była misja związana z mostem w kampanii brytyjskiej. Jezus Maria, obrona tego mostu, gdzie jeszcze te czołgi jadą i są w stanie was ściągnąć tak naprawdę natychmiast. Dobra, it shit happened! Super, tylko ten czołg, wiesz, tu jest jeszcze. Tak, nie chciałem nic mówić, a tam był czołg. Pięknie, doskonale ci to poszło. Fajne jest też to, że na przykład w późniejszych kodach tutaj chyba będę mógł wykorzystać już moją, tak, zebraną snajperkę, jak najbardziej, uwielbiam ją. Choć osobiście i pewnie tak samo jak większość graczy, to największą radość miał się zawsze z kampanii radzieckiej. Czyli Sowiecki Sojusz! To był, słuchajcie, to była kampania, która robiła nieprawdopodobne wrażenie. Czy tam jest chyba obrona Stalingradu, albo szturm na wręcz pozycje znajdujące się w Stalingradzie? Ale sama ta przeprawa przez rzekę, wszystko... Jezu, to było wręcz niesamowite. Zobaczcie, jak mnie pochara to, nie? Pojedynczy żołnierz. Może troszeczkę już będę uważać na siebie. Zanim jakąś apteczkę, lepiej by było. I chyba będzie mi osłanie za pomocą broni snajperskiej i prawdopodobnie będzie to z góry właśnie robione. Nie? A, bo możemy...
Dobra. Nie, wolę tym. Pięknie. Dobra, idę, idę. Zresztą też cały czas, słuchajcie, pod ostrzałem, ale dają radę, nie? I teraz już całkowity hardcore. Odsłonięty samochód, nic nie ma, wszyscy strzelają, kule śmigają, ja mogę się obracać 360 stopni, egzorcysta, goddammit! Ale damy radę. A łapcie jeszcze granat! Jeszcze bym się nie zdziwił, gdyby on dorzucił tym granatem. Generalnie też kształt, mogę wam trochę poopowiadać o kształcie tego granatu, bo on nie jest bezpodstawny, że tak wygląda, a nie inaczej. On miał służyć jako broń obuchowa w sytuacjach podbramkowych, tak samo jak troszeczkę jak saperka, która była małą, niewielką łopatą mogącą służyć albo do wykopania okopu, albo była też na rogach zaostrzona. Więc służyła też jako po prostu toporek. Zresztą te wojskowe saperki dzisiaj nie straciły jakby swojej funkcjonalności, były robione z bardzo dobrych materiałów. Powinieneś dostać medal za to, chłopaku. Dobra. Zobaczmy, co mamy w kolejnej misji. Prawdopodobnie będzie to chyba szturm na pozycje artyleryjskie, z tego co kojarzę. Ale nie jestem do końca pewien. Tak. I tutaj, moi drodzy, się zatrzymamy, więc dajcie znać, czy będzie wam się to podobać, czy też... Ja jestem ciekawy w ogóle, czekaj, czy ja tu mam... Czekajcie. Tak, chcę to zapisać. Czy ja mam... Stare save. Nie mam starych save'ów. Już myślałem, słuchajcie, że będą stare save'y. To bym wam pokazał, bo nie wiedziałem, czy ta gra przechowuje może save'y w chmurze. To bym wam pokazał po prostu, dokąd doszedłem na tym pierdzielonym poziomie trudności. Ale niestety tego wam nie pokażę. Choć w sumie kiedyś mogłem zacząć to zamieszczać, ale nigdy się nie zdecydowałem, wiecie, bo to by była seria, której bym nigdy nie skończył. Nie dokończyłbym jej, nie dałbym rady po prostu. Dobra, dzięki serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach z tego cyklu. Odbędą oczywiście jutro, więc mam nadzieję, że jeszcze raz nie jesteście na mnie źli za tą chwilową przerwę i jakby zupełną od kilkunastodniową odskocznię. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz, zostawcie lajka. Zapraszam do Patronite, osoby, które chcą wspierać kanał. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy się na to zdecydowali. Jesteście wielcy. Hej pa!